Okej. I teraz tak. Kolejną rzecz, którą możemy sobie wykonać dla stworzenia naszego prostego samochodu, to zobaczcie, prosty zderzak. Takie wszystko w takiej, jakbyśmy to powiedzieli, klockowej, nie chcę używać nazwy firmy dość znanej, ale każdy wie, o co chodzi. Uproszczony model. Wciskam sobie Shift, żeby mieć większą tutaj precyzję. Klawisz Z. Okej. Ten zderzak mamy tutaj troszkę niżej, ale to wszystko jest przemyślane. Tu sobie lekko wyekstrudujemy. To oczywiście powierzchnie. Okej, powstaje nam próg też samochodu. Zderzak może troszkę zbyt duży. Okej, i zobaczcie, bardzo prosta broń. Oczywiście moglibyśmy jakiś skos robić. Nie, to ma być prosto. Następnie możemy wstawić inset. Możemy oczywiście sobie zrobić to parametrycznie, czyli inset 0 na przykład przecinek 1. OK. No i teraz mamy, zobaczcie, krawędzie. Możemy wcisnąć klawisz W i przejść do zakładki Bevel, która pozwoli nam na robienie wszelkiego rodzaju ścięć. Ale w momencie, kiedy ruszymy sobie tutaj scrollem, troszkę nam się ten róg zaokrągli. Mamy liczbę. Zobaczcie, tutaj bevel offset na głębokości, jego rozmiar, liczbę segmentów, typ profila. OK, możemy na przykład zrobić coś takiego w ostateczności. Oczywiście chcemy mieć cały czas element kanciasty, ale powiedzmy tutaj możemy sobie pozwolić. OK, przykładowo coś takiego, żeby jednak troszkę chociaż ten przód i tył był bardziej zniwelowany. OK. Możemy sobie wstawić tutaj oczywiście inset indywidualny, czyli dla każdego z face oddzielnie. Albo tak jak tutaj połączyć. OK, parametrycznie. Klawisz F możemy sobie połączyć. Zaznaczając dwa wierzchołki, klawisz F i łączymy. OK. Stosunkowo prosto. Ja jeszcze, żeby tutaj troszkę poprawić wygląd, to tutaj mamy zaokrąglone, z przodu jest OK. Tutaj sobie jeszcze delikatnie
Zrobię to od dołu, żeby było takie lekko zaokrąglone. OK, no i zobaczcie, jaki kanciak nam tutaj powstaje. No i teraz ja sobie przełączę. Oczywiście mogę sobie przełączyć tutaj. Znowu pamiętamy. Ctrl i strzałka w górę. Wtedy nam znika ten dolny nasz pasek. Alt F10. I możemy sobie tutaj oczywiście też przełączyć. Ja natomiast zbliżę się tutaj w tym celu, żeby co zrobić? Żeby sobie troszkę popracować nad bryłą. Oczywiście bryła jest niezwykle prosta, także tutaj powiedzmy praca też nie będzie jakoś strasznie skomplikowana. Ale pierwszą podstawową rzeczą to będzie to, że chcę sobie, oczywiście mogę go przerysować, zrobić z niego taką typową przerysowaną bryłę, ale ja sobie tutaj troszeczkę zachowam proporcji. Oczywiście klawisz Z pamiętamy z włączeniem wireframe'ów. No ok, no i mamy nasz pojazd. Ok, w bardzo prymitywnej wręcz formie. Teraz zrobimy sobie coś takiego, że sobie wytniemy otwory na kółka. Cylinder sobie oczywiście tutaj odpowiednio, na razie nawet nie będziemy nazywać, stworzymy sobie po prostu liczbę elementów tworzących 64. Zawsze możemy później oczywiście też to wygładzić. R jak obrót i wybieram oś X, Y, Z. Wciśniemy sobie 90. No i oczywiście otwór na kółka. Mówiąc tak najogólniej, musi być, wiadomo, większy. Okej. No i wykorzystamy sobie naszą funkcję bool, ale co możemy sobie najpierw na przykład zrobić? Możemy sobie, zanim to wykonamy, zaznaczyć wszystkie cztery kółka. I możemy przejść do menu obiekt i co z nimi zrobić? Możemy w jakiś sposób oczywiście połączyć, stworzyć z nich grupę na przykład. OK, Ctrl J, T-Join. I teraz jest to traktowane jako powiedzmy obiekt, prawda? Widzimy jeden. I mamy boolean. Zaznaczymy obiekt i teraz zanim wciśniemy sobie oczywiście apply, difference, czyli różnica, prawda? Czyli jeszcze raz zaznaczymy, apply, ok, i dzięki temu mamy tutaj wycięcie. Czyli tak jak to typowo takich zabawkach. Powiedzmy jest. OK. Object Mode, przejdziemy do trybu edycji, czyli albo lista Edit Mode, albo klawisz Tab. No i co? No i mamy tutaj to, o co nam chodziło, czyli uproszczoną maksymalnie
maksymalnie konstrukcję takiego małego samochodu. Oczywiście uproszczenie, jak widzimy, jest znaczne, o, może powiedzmy tak, bezpieczniej. No ale teraz do tego dorobimy parę takich elementów, żeby ten uproszczony, jak wspominałem, model, ale jednak przypominał taki prosty dziecięcy samochodzik. Ok, tutaj mam oczywiście, ja tą linię wyznaczyłem tylko i wyłącznie, jak to się mówi, do celów informacyjnych. Także powiedzmy, ona tutaj nie gra większej, powiedzmy, roli. Oczywiście, gdybyśmy chcieli, możemy zrobić na przykład nie kwadratowe, prostokątne tutaj otwory, a na przykład okrągłe. No to jest, powiedzmy, kwestia tylko tego, jak chcemy i co chcemy dalej z tym zrobić. Teraz tworzymy sobie prosty cylinderek znowu. Tylko pamiętajcie, jak sobie dodamy, to zobaczcie, do czego nam się dodaje. Jak jesteśmy w trybie edycji. Musimy o tym pamiętać, bo tak stanie się to jednolitym elementem. Chyba, że tak chcemy. Ja w tym wypadku tak chcę. OK. Może jak najbardziej tutaj być. OK, no i możemy sobie dalej do tego, z tego rzeźbić i robić taki pojazd. No oczywiście pamiętacie, że możemy starać się wygładzić na przykład ten obiekt, ale zobaczcie, miejcie świadomość tego, co się stanie, jak nałożymy jakiś modyfikator. Oczywiście zobaczcie, jakbyśmy sobie nałożyli na to wszystko, co tutaj mamy, modyfikator na przykład subdivision surface, czyli podziału powierzchni, to będzie wyglądało niezbyt dobrze. Ok? Jeżeli chcemy coś z tych rzeczy zrobić, to pamiętajcie, możemy sobie zrobić subpodział, który w jakiś sposób nam ograniczy większą część powierzchni, ale to nie będzie idealne, ok? Dlatego ja sobie pozostawiam to w takiej formie specjalnie uproszczonej, żeby po prostu to wyglądało, bynajmniej dla mnie, dobrze. Ok, czyli mamy taki, zobaczcie, prosty kanciak, który jest tutaj zrobiona, czyli taka zabawka, powiedzmy, bardzo, ale to bardzo, bardzo uproszczona.